Jesteśmy z panem Robertem Gortatem tuż po zakończeniu w pojedynku z Igorem Pilipienko z Ukrainy. Niewygodny był rywal. Niewygodny, duży, szybki. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy. Mogłem tyle powiedzieć, na pewno ostatnio się zgodziłem, że coś jak na wagę, że zawodnik miał na wagę, mimo jeszcze to będąc programowej. Ona jeszcze na wagę, ale także się sam zgłosiłem na wagę, co jest darka i tej, żeby puścić się. 5 kg różnicy też w walce kilka razy pana rywalowi wypadł ochraniacz. Czy to robił to specjalnie, czy...? No, wydaje mi się, że taki moment właśnie najczęściej był przeciwnik. Gdzie potrzeba było trochę złapać powietrze. Pomagam sobie wypływaniem szczęku, zawsze to jest te 10 sekund. Czy tam 15 przerwy i nadechnięcie. Jak się to robi jeszcze trzykrotnie podczas jednego, to jest taki odpoczynek. Po tych sześciu rundach obaj wyglądaliście na zmęczonych. Czy byłby pan w tej chwili skłonny zawalczyć jakąś dłuższą walkę? Czy powiem szczerze, że ja się po 6 rundach czułem dobrze. Na pewno lepiej niż po 6 rundach ostatnio wiem, że nie walczyłem na każdy gol. Tam byłem bardziej zmęczony. Też trochę inny był rywal, aczkolwiek teraz się lepiej czuję już w 6 rundach. Myślę, że 8 rund w październiku to jeszcze jest realne. No właśnie, mówiąc o tym październiku, ta walka była, można powiedzieć, że rozgrzewkowa. W październiku czeka pan jakiś poważny pojedynek, może pan nam powiedzieć o tym coś więcej? Czyli na razie czekamy jeszcze po drodze, podejrzewam, będą ze dwie walki, także to był taki sprawdzian, dosyć solidny, także jestem zadowolony. W październiku zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu, jeszcze są wakacje, które trzeba przepracować, później wrzesień, że myślę, że bardzo październikowej realnie. Jestem realistą, także nie będę się porywał z siebie, na więcej, jak nie będę przygotowany, to będę startował na dystansie 8 lat. Kategoria junior ciężka, w której pan występuje, jest w tej chwili chyba najmocniej obsadzoną kategorią walkową w Polsce wśród zawodowców. Czy byłby pan skłonny zawalczyć z którymś z młodych, zwłaszcza kurze, nie wiem, Tunkowski Janik? Czy no, Janika widział, to będzie bardzo ciężko. Coś powiedzieć, warto bardzo. Szczerze powiedziawszy, nie śledziłem z kim miksowali pojedynczy zawodnicy. Na pewno wiem, że komuś jest bardzo wysoko, wiem, że Krzysiek Wodaczek jest wysoko, z którym bardzo często sparowałem. W sumie przez 4 lata jaśmy toczyli w karę gminy, jako stary partnera. Zdarzyło się, że sparowałem z Kołodziejem, sparowałem z Kosteckim, także z gminy zawodników, szczególnie z gminy. Zajęta się z tym, także znamy się doskonale. I dużo sparowałem w podniczu, też znamy się jako sobie. Jutro odbędzie się najważniejsza tegoroczna walka zawodowa w Polsce. Krzysiu Wodaczek zawalczy właśnie z Jacobem Fagomeli w Łodzi. Jaki jest pana typ na tę walkę? Znaczy, no ja stawiam całym sercem, jestem z Krzyśkiem. Myślę, że zasłużył sobie przez całą swoją karierę i przez już jedną walkę z Fagomelem, gdzie pokazał, że twardym i głośnym zawodnikiem. Myślę, że w Łodzi wygra. Ja przewiduję, że 8 dziewiąta minęła, że skończy przy tym.